Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Jasiu dostał wykrywacz kłamstw na święta Bożego Narodzenia, no i przyniósł go do domu. Jak wrócił ze szkoły, mama się pyta: Jasiu, co tam dostałeś dzisiaj w szkole? A wiesz co, piątkę, a wykrywasz kłamstw. No dobra, czwórkę. Mama mówi: wiesz co, jak ja chodziłam do szkoły, to dostawałam same piątki, No dobra, czwórki, Trójki, Dobra, dwójki. No, ale jak twój tata chodził do szkoły, Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w kotłowni, gdzie jest zainstalowany kocioł Kotłospawa, firmy Kotłospaw, Slimko. Proszę, tak on wygląda. Przyjechałem, bo klient miał tutaj drobną awarię, która już została usunięta i okazało się, że to nie była żadna awaria, tylko po prostu, moi drodzy, brak czytania instrukcji obsługi kotła. Mianowicie powłączał sobie harmonogramy, nie pozaznaczał, co tak naprawdę ma grzać. Grzało mu tylko dół. Na dole miał osiągniętą temperaturę 25 stopni. Temperatura 25 również była zaznaczona na sterowniku. Więc kocioł, kiedy osiągnął temperaturę zadaną, on po prostu się wyłączył i w tym momencie na dole miał bardziej ciepło, na górze miał bardziej zimno. A wynikało to z tego, że wszędzie ma założone termostaty, na dole były odkręcone na piątkę, na górze były odkręcone na piątkę i poza tym całe życie toczy się na dole, więc tu jeszcze nachuchają, nadmuchają, osoby są, od nich też emanuje ciepło i w tym momencie troszeczkę cieplej zawsze jest na dole, a po osiągnięciu temperatury zadanej pompy wszystkie się wyłączyły z tego powodu, że posiadają termostat pokojowy. Instalacja jest prosta, nie ma żadnych bajerów, osobna pompa na ciepłą wodę, osobna na centralną. Mamy tutaj pompę kotłową jeszcze, zawór czterodrożny z siłownikiem. Jest tutaj dosyć kiepskie oświetlenie, więc jakość tego filmu też nie będzie powalająca. A tutaj mamy założone jeszcze solary, które są czynne i grzeją nam dodatkowo zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Więc moi drodzy, pamiętajcie, prozaiczne rzeczy często bywają problemem niezadowolenia klientów i brak chęci do przeczytania instrukcji obsługi, co doprowadza do zbędnych telefonów i naraża klientów na dodatkowe koszta, bo teraz ktoś za ten przyjazd musi po prostu zapłacić. Tak więc, moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie mi lajka, wszystkiego dobrego i czytajcie instrukcje. Do zobaczenia. Cześć!